Cześć, witajcie! W dzisiejszym krótkim odcinku znajdziecie streszczenie opowiadania napisanego przez królową kryminału Agatę Christie. Zaczynamy! Doktor Hajdok odwiedza pannę Marple, która jest zmęczona przebytą chorobą, a w dodatku czuje się nikomu niepotrzebna. Lekarz, chcąc poprawić nastrój pacjentki, wręcza jej własnoręcznie napisane opowiadanie oparte na faktach, które w istocie jest zagadką kryminalną. Opowiadanie rozpoczyna się od tego, że Harry Laxton powraca z zagranicy z piękną i bogatą żoną. Harry za modu uchodził za zawady jake, popadł w długi, związał się z córką właściciela sklepu tytoniowego, a następnie został wysłany do Afryki. Tam opamiętał się, zmężniał, ciężko pracował i wyszedł na ludzi. Nie brakował mu również szczęścia, ponieważ poznał swoją obecną żonę. Po powrocie Harry kupił opuszczoną posiadłość, King's Dean House. Dom pozostawał niezamieszkany przez prawie 70 lat i stopniowo ulegał zniszczeniu. Jedynie stary stróż wraz z żoną mieszkali w jednej nadającej się do tego celu części. Zrujnowany King's Dean House został rozebrany i na jego miejscu wybudowano nowy dom. Pani Price, uchodząca za inspiratorkę życia towarzyskiego rozesłała karty z zaproszeniem na przyjęcie, żeby poznać pannę modą. Cała wieś była mocno zainteresowana tym wydarzeniem. Podczas przyjęcia kobiety plotkowały. Panna Harmon uważała, że Harry wcale się nie zmienił i jego żona będzie mieć z nim kłopoty. Laxtona broniła wnuczka doktora Heydoka, Clarice z Wayne, twierdząc, że niektórzy ludzie są żmijami, ponieważ uwielbiają wzbudzać skandale. Nie podobało jej się to, że szczęście młodej pary może zostać zaburzone przez insynuacje i aluzje. Wracając z samochodem z przyjęcia, Louis Luxon powiedziała mężowi, że to przyjęcie było dla niej bardzo męczące i nie polubiła nowo poznanych ludzi. Mąż pocieszał ją, że będzie mogła zapraszać swoich przyjaciół. Dodał jeszcze, że Louis nie będzie się tutaj nudziła, ponieważ będzie mogła jeździć konno. Gdy już mieli skręcać do bramy Kingston House, na ich drodze stanęła stara Marga Troyd, która zaczęła im wygrażać. Okazało się, że ona i jej mąż byli stróżami w starym domu. Mieszkali tam prawie 30 lat. Miała za złe haremu rozebranie domu. Laxton wytłumaczył żonie, że kobieta nie ma powodu do złości, ponieważ dostała emeryturę i nowy dom. Odtąd, kiedy pani Laxton jeździła konno czy spacerowała z psami, zawsze spotykała starą kobietę, która zdawała się ją przeklinać. Co prawda, Margatroyd nie używała siły czy też wyraźnych gruźb, więc nie było powodów, żeby powiadamiać policję. Louis nie podobało się życie na prowincji, nie interesowała się ogrodnictwem, a najbliżsi sąsiedzi ją nudzili. Najbardziej polubiła jazdę konną, szczególnie na koniu Prince Hall, którego otrzymała od męża. Louis postanowiła wyjaśnić całą tę dziwną sytuację ze starą Margatroyd i odważyła się do niej podejść. Dowiedziała się, że stara kobieta tęskni za swoim dawnym domem i przekleła Louise. Pani Laxton postanowiła porozmawiać z mężem o wyjeździe, ale Harry był przeciwny. Tłumaczył, że on zajmie się kobietą. W międzyczasie nawiązała się przyjaźń między Louise a Clarice Wayne. Co prawda różniły się charakterami, ale dzięki towarzystwu wnuczki doktora Louise odzyskała spokój ducha. Harry poinformował żonę, że rozwiązał problem ze starą Margaret finansując jej bilet do Ameryki, gdzie mieszka jej syn. Państwo Laxton udali się do apteki celem zakupu szczoteczki do zębów. Spotkali tam oprócz panny Harmon i Clarice Wayne dawną miłość Harego Belle Edge, z którą wymienili uprzejmości. Trzy dni później Luis spadła z konia i zabiła się. Świadkami wypadku byli dwaj mężczyźni, którzy zobaczyli Louise wyjeżdżającą z bramy, starą pokrzykującą kobietę oraz szaleńczy pęd konia, który przerzuca Luis przez łeb. Tak kończy się rękopis doktora Heydoka. Następnego dnia lekarz odwiedził swoją pacjentkę i z zadowoleniem stwierdził, że panna Merple wygląda lepiej. Panna Merple rozwiązała zagadę. Wskazują, że dozorczyń została przekupiona przez Harego. Lakston gustawał w zupełnie innych kobietach niż Louis, a ożenił się z nią wyłącznie dla pieniędzy. Harry chciał zatrzymać pieniądze swojej żony i ożenić się z siostrzenicą lekarza. Z zimną krwią i bardzo dokładnie zaplanował morderstwo Louise, wykorzystując obecność postronnych świadków, którzy potwierdziliby, że jego żona zmarła w wyniku tragicznego wypadku. Gdy jego żona wyjeżdżała na koniu, Harry z ukrycia oddał strzał, prawdopodobnie z wiatrówki lub procy, płosząc konia. Nie mógł być jednak stuprocentowo pewny śmierci żony. Dlatego miał przygotowany silny narkotyk, który można było podać kobiecie zanim zdążył przybyć doktor. Lekarz potwierdził tę wersję, ponieważ pocieszając pogrążonego w smutku Harego, zobaczył, jak wypadła mu z kieszeni strzykawka. Heydog wykonał sekcję zwłok, stwierdzając obecność w ciele zmarłej Strofantyny, którą zresztą później znaleziono u Laxtona. Przesłuchiwana przez policję Bella Edge potwierdziła, że dostarczyła narkotyk Haremu, a w końcu stara Marga Troit również przyznała się, że została opłacona do zastraszania Louis.